Witam wszystkich panowie serdecznie, czy to jest Biedny, zapraszam na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Fizzem w jungli. Za chwilę co, gdzie jak? Tylko kupmy to jowo standardowo. Welcome, dobra, akcja, gdzie jestem Fizzem w jungli, za nami idzie Pantheon na topie, Kalista Dekery i support to Leona. To było fajne. Przeciwko sobie Kayla, Vayne, Lee Sin, Mordę i Blitzcrank. Jest to kolejna gra z widzami. I tak to mniej więcej wygląda. Co by tu dodać, o Fizzie już dużo mówić nie będę, jego już ostatnio nagrywałem. I tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o grę z widzami, to będę grał przede wszystkim... Boże, jajo. Chłopie, ogarnij się. Jeżeli będę grał z wami, z widzami, to będę nagrywał postacie, którymi jakoś ostatnio grałem, które ostatnio nagrywałem. I tak to wygląda. Będę grał support, chyba mid, top, AD carry, jungle, i tak w kółko, i tak w kółko. No i co, no i tyle, no. No i w sumie tyle, więc jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, dlaczego by i nie, w poniedziałki około godziny 20 co tydzień nagrywam grę z widzami, tak jak tutaj. Wystarczy, że ja się pojawię w LoLu, wy się pojawicie, napiszecie do mnie, jak będzie wolne miejsce, czyli wiadomo, kto pierwszy ten lepszy, naprawdę. Kto pierwszy ten lepszy, naprawdę, ten będzie grał, ten będzie grał. Dobra, trzeba podziękować za chwilę, tylko najpierw się rzucimy na blue. Zawsze, to zawsze dziękujcie, jeżeli ktoś wam pomoże przy czymkolwiek. Czy chociażby uratuje wasze życie. No wiecie, kultura musi być. No w LoLu, no sami wiecie jak jest community. Taka społeczność w LoLu. Więc tutaj dziękowanie i tak dalej, jest naprawdę miłe. Dobra, zajmiemy się teraz krabem. A może jakiś tam first gang na topie pójdzie, ale poszymy, zobaczymy. Dobra, dawaj mi speeda. Lecimy po reda, bo bez reda to nie ma szans. Jajo, on ma tutaj tak naprawdę tylko 100... Około 150 zwycięstw, więc ja nie wiem, czy on sobie poradzi na midzie. Na pewno nie będzie first blood dla Kylie. Nie, jednak first blood na bocie! O, dobra, ja idę poradać, się w ogóle tutaj zapatrzyłem, nie kliknąłem sobie. I tyle. Może ja bym tam się przeszedł szybko na mida, porejdzie. Nie, Kylie się cofnęła. Kayla już się cofnęła. Dobra, na topie Mordę nie ma. Jednak chłopaczek powrócił. Ciekawe, czy zrobił kraba. Albo zrobił kraba, albo tutaj postawi warda. No, w sumie za chwilę się okaże. Mam nadzieję, że mu go kraba nie dotykał. Nie dotykał i bardzo mądrze z jego strony. Ewentualnie gdzieś tutaj warda postać, chociaż nie wydaje mi się. Dawaj, Pantheon, robisz coś, chłopie. Jest swój, nie ma szans. No i świetnie. No i naprawdę, świetnie. Ja się mogę tutaj przejść, bo boję się, że tutaj jest po prostu ward. Dobra, ale mam jakieś slowa, Pantheon ma stuna, być może coś ugramy. Dawaj, typiarzu. Dobra, jest Pantheona, ja nie będę dotykał. Nie było takiej potrzeby. I teraz Pantheon ma blue, więc zajebioza, po prostu zajebioza. Będzie mógł spawnować za pomocą Q. A z tego ma naprawdę fajny damage. Swoją drogą, kiedyś grałem Pantheonem. Praktycznie za każdym razem na topie. Ale ostatnio jakoś tak znudził mi się, wiecie. Nie wiem, może w tej jungle by się jakoś sprawdził. Chociaż nie wydaje mi się, aczkolwiek, nie wiem, będę musiał jakoś sam popróbować, zobaczę jak to będzie działać, jak to będzie działać, jak on będzie działać.
Dobra, pozrobię raptorków, ja się cofnę. A, i może pomogę na midzie. Zedzio, daj mi chwilę, ja ci pomogę. Zrobimy coś jakiego. Atak speed oczywiście. No dobra, jedna podka powinna mi styknąć. No dobra, nie będę poprawiał, ale nie pisze się G na końcu, tylko K na końcu. Taka drobna uwaga. Ja się oczywiście nie czepiam. Aczkolwiek niektórzy wasi kompanii mogą mieć jakieś ale, prawda? Zrobimy coś jakiego. Ja pinka stawiam sobie tutaj, bo czasem jak jest jakaś wielka bitka, to przez przypadek mogę pinka postawić. Także myślę nad nagraniem Rengara. O, pan to powinien uważać. Aj, nie zmieniłem. No dobra, ale mieszka z tym. Na czerwono oczywiście trinket, nie zmieniłem, zapomniałem. A, Zed nie ma energii. No to zajebiście, no dobra, mieszka z tym. Pójdę sobie po golemy, oczywiście użyję smite'a i znowu zganguję na topie. Leo sama była. A szóstego poziomu nie będę miał tak szybko, jakbym chciał. W jungli maksymy tak w ogóle w WQ, w sumie. Jak sami widzicie. Mają, tak, więc Spirit Visage, Frozen Heart. I tyle. Ciekawe, czy tutaj jest wart postawiony. Wiem, że gdzieś jest. Panteon, rzucę się na niego. No fear, my friends. Warda sobie postaw. Dobra, nieważne. Może ja skoczę szybko na tego mida? Coś zdziałam, czy nie? A nie zdziałam. Blue jest, ale blue ja wezmę dla siebie, Zed nie potrzebuję. Okej, to co, wezmę blue. A nie wiem, na tego topa bym skoczył. Sam nie wiem, sobie na bocie sobie świetnie radzą, a więcej ma lipki. Może zajmę się po prostu junglą. I tyle. Na tym idzie chciałbym coś skołować. A nie wiem, czy nam wyjdzie. No nic, będziemy próbować, prawda? Nie będziemy gdybać. Dobra, Redzik jest tam. To zaraz. Czekajcie, ile będzie mi w ogóle goldu brakowało? No to może jeszcze wilczki zrobię. Cofnę się po item i wtedy będę w niebie. Mam nadzieję, że nie dosłownie. Tam na bocie sobie naprawdę dobrze radzą, więc go raczej sobie odpuszczę. Okej, dobra panowie, to co? Skoczę po Reda i zobaczę, gdzie najbardziej mi się opłaca zgangować. Wydaje mi się, że na topie. Tak, na topie nie ma wieży, Mordę ma mało HP. Aczkolwiek on... Oj, pan teraz powinien go zrobić. Jakbym miał Ignite'a, owszem. A nasz pan to ma tepa, tak? Czy Ignite'a? Nie, Ignite'a. Czekajcie, bo się już pogubiłem. Ignite'a. Aha, no dobra, okej. Może mieć Ignite'a.
Dobra, typiarzu, nie cwaniakuj, nie cwaniakuj. Double kill na bocie? A no to ładnie. No ja jestem gotowy, ale ze, gdzie ty chodzisz, chłopie? Co ty wyprawiasz? Oczekujesz cud, a sam nic nie robisz? No nie, nie, on tam zgije, czekajcie, no. No co ten typ już wyprawia? Nie, to naprawdę beka, bez kitu. Na topie, czy jest jakiś sens? Jest jakiś sens. Tutaj nie ma wardów, ale niestety fala jest popchnięta, więc przejdziemy się do dżungli. Przeciwnika. Jak zejdzie nam padnie, to się jej zdziwię, no. Szkoda, że ja mam smite'a. Jeżeli robicie coś w dżungli przeciwnika i nie macie dostatecznie dużych obrażeń, to używajcie smite'a. Wiecie? Używajcie zdecydowanie smite'a, wtedy szybko zrobicie danego potwora, stwora. I to będzie ok, to będzie jak najbardziej ok. Ale jeszcze uważaj. Dobra, dobra, ja już nie wiem z której strony nawet iść. Dobra, dobra, dobra. Pan to nam się nie złoży. Lee Sin raczej powinien zginąć. Łoo! Nie, ajajaj. Dobra, nieważne, zmaksowałem Q. Nie maksujcie Q. Chyba trzeba powiedziałem WQE, ale nie, tak się nie maksuje, maksuje się WEQ. Ja z automatu pocisnąłem Q. No ale nic, no ale nic. Dobra, panowie, jak wygląda sytuacja? 5-2, uła, uła, uła. Zrobiłem coś jakiego. Budki sobie damy już takie. Pigmi poszedł, więc kupimy jeszcze jeden. Gdzie sly? Wyluzuj, zejdzie, naprawdę wyluzuj. 0-3, no zdarza się, nawet na rankedach, więc luz bluz. Dobra, to będzie wart. Smokiem oni się jeszcze nie zajęli, o dziwo. Ale głęboko w dżunglę weszli. Co mnie zdziwiło. Tylko ja tu może chwilę poczekam, bo nie wiem, czy są wardy. Kalista powinien użyć ulti. Ajajaj. Dobra, nieważne, nieważne. Aj, znowu nie wymieniłem. Co chwilę o tym zapominam. Dobra. Ja sobie grzecznie skoczę po blue i zrobię tego smoka sam. Przynajmniej się postaram. Mam nadzieję, że mi się uda. Tylko problem, kurde, bo ja nie mam czerwonego. Dobra, zrobię bez lipki. Leo, 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 cofaj się. To, aha, to ja jestem tutaj, dobra. Idę, idę, czy Kalista, Kalista ma połowę HP, Leo tak samo ma połowę HP, ale dziewczyna nie ma many. Dobra, to nieważne. Idę, idę, pośmy się już wbijać. Nieważne. Nieważne, nieważne.
Ajajaj. Aj, kurde, Panteon. Patrz, chłopie. Boże, to tak tylko ten bot sobie radził, mam wrażenie. No i oczywiście top do pewnego momentu. To jest chyba wart. A, jest sobie tam Panteon, dobrze się bawi. Ja mu nie pomogę. Top się puszuje. Jeszcze chce się na mida przejść. Ale mid jest po prostu zjadany, zjadany. I jeszcze zużyłem flesza, kurwa mać. Ja pierdyka, no panowie, tak być nie może. Tak być po prostu. Nie może. No tak się nie gra. No tak się, panowie, nie gra. No tu już kolejna wieża nam padnie. O Jezus. Ja myślałem, że sobie poradzę. Tego flasha jeszcze tak zużyłem. No tak jakoś, no. No i niestety, no dupa blada. Dupa blada. Dobra, ja się poradzę, przyjdę. Trochę smutne, bo kurde, no. Mid gra strasznie słabo. Strasznie słabo. Następnym razem, jeżeli będę nagrywał. Teraz jak ja popatrzyłem, to osoby, które mają najmniejsze doświadczenie bądź są po prostu najsłabsze, wyślę na supporta, nie ma innego wyjścia. Ajajaj, nam nie padnie, a red zrobiono oczywiście. Dobrze, okej, pociśnięta Kalia poczuła się zbyt pewnie. I tyle z tego ma dziewczyna. Gościu, no! Ja pierdolę, no tak się nie robi, no typie. Ma farmę na topie, weźmie mi golemy, no. O Jesus, jak sobie będę grał, to zdecydowanie będę komentował waszą grę, bo czasem sobie odwalacie, to jest, no ja nie wiem. Ja nie wiem, no nie wiem co powiedzieć czasem. Legendary AD Carry, ha! Nie wiem, jak my z Vayne sobie poradzimy. Dobra, zrobię jeszcze to. Okej, okay. Co dalej, co dalej? Zed nam pada. O Jesus. Miałem coś złożyć na Vayne, ale ja tu widzę, że muszę złożyć i coś na Vayne i na Kayle. Ale jednak skupię się na Dekery, przeciwko niej dokładnie. Zrobimy już coś jakiego. Na Zbotrka nie jestem w stanie skończyć, bo jest dupa blada. Tutaj trzeba, no come on. A, i tam znowu na topie sobie chłopak nie radzi teraz, z mordę. No nic, no nic, przejdę się, ale on się cofnie. Powstaje pytanie, czy on będzie tutaj w krzakach. Kuźwa, znowu nie, nie, ja za chwilę specjalnie się po to cofnę. On tutaj jest, czy ja mam szansę? Be or not to be? Nie wsza z tym. Kurwa mać, chłopie, tak się nie robi, no ja pierdolę, sorry ludzie, że ja przeklinam. No ale kurwa, no co to jest? Ja nie chodzę po dżungli dla was, żebyście wy zabierali mi kuźwa miniony. To chodzę po to, żeby te miniony zabić, następnie mieć z tego itemy, doświadczenie, a potem wam biegać po liniach i pomagać. Na bocie w ogóle nie potrzebowały pomocy. Z czego oczywiście się mega cieszyłem. No ale niestety, no Zed przegrał nam grę. Blue nie mam oczywiście, no standardik. Nie wiem jak my, co my tu teraz ugramy, no.
Ajajaj, no dupa blada, nic się nie zrobi, nic, absolutnie nic. A tak dobrze szło, panie, a tak dobrze szło. A tak dobrze szło. Nie wiem, co teraz powinniśmy zrobić, szczerze powiedziawszy. Kayla bije, naprawdę bije. No, o Vayne to żadnie wspomnę. A, homeguardów jeszcze na homeguardy mnie w sumie jeszcze nie stać. Zero siedem. Robią na bank smoka, ale niestety nie mam wardów. Zobaczcie, go nabiję, przecież to jest chore. No teraz powinniśmy się bić. No i gitara. Ja się nie poddaję, nie jestem cipą. Leo, sprawdźcie krzaki. O, Jesus. Listy naprawdę tutaj szybko wpadł. Dobra, pan, też zrobiłem coś jakiego. No nie mam innego wyjścia, nie mam innego wyjścia. Wydaje mi się, że powinno być pojedynek, to są jeszcze Ignite'a. Leon ma za chwilę stuna. Ale jeszcze nie zginął. 54 HP mu zostało. To ulti nie jest takie złe i czy co mu się uda? Niestety mu się nie udało. Aczkolwiek... ja skoczę pod tego Reda, bo no, wierzę na... Albo nie, nie mogę skoczyć nad pod tego Reda. Pan to powinien iść tak, nie tak. Jakoś naokoło. Dobra, to ja sobie skoczę po Reda. Bo nie mam niego wyjścia. Nic tutaj nie poradzę. I smite oczywiście użyję, na wypadek gdyby. Uwaga, panie i panowie. A, tam się nie pomoże, nie ma szans. Ajajaj. No nie ma szans, no. Nawet nie mam jak. Choćbym bardzo chciał. Tego mordy niestety już nie zrobię. Panowie! Come on! No bijemy się teraz! Bijemy się! Ja pierdekam, oni w ogóle damage'a nie mają. Dobra, przynajmniej jeden kill, jedna asysta, zawsze coś. Zrobimy coś takiego. Fuck, Spirit Visage będę musiał niestety zbudować. Już tak pod tanka polecimy. Ace, no i niestety ace. No i niestety ace. A Vayne przeżyła, czy jakby nawet nie widziałem sytuacji. A nie, zrobimy kuźwa coś takiego, wiecie. Coś takiego. Nie ma innego wyjścia. Na mida nawet po prostu iść za bardzo nie mam. Zobaczcie, co to jest za w ogóle obrażenia są. Co to są za obrażenia? Dobra, przynajmniej ją zabiłem. Zrobiłem coś takiego jeszcze. Ajajaj, panty, no panty, właśnie o tym mówię, że kiedyś, kurde, nim grałem. Był naprawdę spoko, aczkolwiek teraz się nie sprawdza, na pewno nie full AD. Na pewno nie full AD, nie ta meta, panowie, nie ta meta. Dobra, to co, ja sobie skoczę po blue, chyba że Lee Sin ma moje blue.
Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj nawet nie mam po co iść. Bo ja też się złożę. To sobie pójdę po Blue, no. Lisy nie do powstrzymania. Taki słaby gracz, naprawdę słaby gracz. Ajajaj, mogłem zrobić... Kyla to do mnie na bang idzie, dlatego Lissy się tak do mnie sadzi. Dobra, 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 tutaj. Inaczej bym nie uciekł, nie ma szans. No a pan to powiem, kurde, od razu wpaść, a nie czeka na gotowe, o Jesus. A jeden z naprawdę z trudniejszych meczy, jakie mi dotąd przyszło grać. Nie mamy wardów, tutaj jest jeden i to kogoś, na pewno nie supporta. Zaj, naprawdę, odpierdol się ode mnie, jak najdalej ode mnie się trzymam, bo ty mi to wszystko zabierasz. No przecież ręce, nogi i chuje opadają. Dobra, może coś z Leoną zrobię. Ajajaj, to ulti nie było najlepsze, ale dobra, próbujemy dalej. Ja ulti mam dopiero za 5 sekund. Lee Sin, może być i Lee Sin. Dobra, tu jeszcze wpada Panty, ale... Fuck, god damn it. Veni na ulti, ja nic niestety nie widziałem. Czy będzie quadra kill? Nie, nie była quadra kill. Dobra, teraz Baron jest robiony przez nich. 11. No dobrze, bywaj tak. 3-10, 3-8, 6-9, 4-6. No panowie, panowie. No tak się nie gra, no tak się nie gra. Jeżeli chcecie, kurde, ze mną zagrać, okej, grajcie, jestem nawet bardzo zadowolony, no. Moja inicjatywa, wasze chęci, no kurde, to się dodaje. Ale do jasnej cholery, bierzcie postacie, które mi jej ogarniacie. Ja jestem z diamentu. Ja mam 1500 zwycięstw. Więc raczej poziom próbuję się wyrównać. A więc, no cóż, dostajecie przynajmniej w teorii trudniejszych ciut przeciwników. Ajajaj, nic mi to nie dało, nic mi to nie dało. Myślałem, że ją... zabije. Teoretycznie Veni powinien ogólnie rzecz biorąc złożyć, no ale... No na pewno nie dam rady, no choćby skały srały, no nie dam rady, no nie dam rady. 450, dobra. Chyba tego Spirit Wizarza razie sobie odpuszczę, żeby mieć jakiekolwiek obrażenia. 30 minuta, Z nie ma butów. Z kupuje się buty, zapamiętaj. Nie mamy wardów w kluczowych punktach, to też mnie wkurza. No ale nic, no ale nic. Czyli teraz wiem, że największe szanse, żeby kogoś zabić, mam z nikim. 22-3, Veini. Ajajaj, my tam nawet nie mam czego szukać, jak naprawdę. Teraz mam smoka, więc smok za 6 minut, a nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, tak naprawdę. O, oh, god damn it. Będzie penta, ja bym już jej dał penta, naprawdę, świetnie dziewczyna gra. Blitz powinien grabnąć. Aha! No dobrze, zabiłem, okej, okay. Najważniejsze. No czekajcie, kupiłem sobie takie dwa fajne itemy. A Veni mógł go poczekać, Blitz miał graba, nie wiem, za jakieś 5 sekund? I bym miała pętę, to nie, ona oczywiście podeszła, niepotrzebnie, to była jej głupota. What the fuck, zobaczcie co tu się dzieje, co tu się wyprawia. Po prostu Zed został zjedzony. Zed został po prostu zjedzony.
No panowie, zamiast ścigać, gonić, to co wy robicie? O Jezus. Nieważne. A, no tak, oni mają brona, ja nie zdążę. 5-8, 5, a staram się, ludzie, mówię wam. Staram się jak jasna cholera. No co, użyłem ulti, co? Dobra, teraz go bijemy. What the fuck, nie bijemy go! Nie ma szans, nie ma szans! Pomocy! Zed! Użyjcie ja za slowy go do jasnej kurwa cholery! Dobra. A, ja zabiłem. Nie, panowie, ja się już cofam tutaj. Dawaj, 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 fizio. Jest blue, idę sobie po blue. A teraz kupię Spirit Wizarza i nie wiem, czy ten mecz wcześniej się nie skończy. Chyba, że mi tutaj gdzieś wyskoczy Vayne. To wcale bym się nie zdziwił. Dobra, nie będę używał E. Na wypadek gdyby. Tam top już się puszy, ale nie wiem, czy to ma większe znaczenie. No mogę się przejść, no mogę się przejść, no ale... A tylko mogę, no tylko mogę się przejść. Dobra, biegnę i zapierdalam. Ajajaj, on po prostu został zjedzony, on po prostu został zjedzony. Normalnie jakby go czołgat zjadł. Zniknął, po prostu zniknął. Kalista, Kalista, come on. Dobra, 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 bijemy Blitza, jest Blitz. Wystawił się nam, nie ma innego wyjścia. Ja już znikam, bo ja tutaj nic nie poradzę. Leo również. A w sumie nie, tak nie zniknę. Bot się ładnie puszuje. Niestety nikt Vayne nie mógł powstrzymać. No dupa blada, po prostu dupa blada. Okej, okej, zrobimy coś takiego. Wow, co to za flash, Zed, kurwa, no. Dobra, tam na Vayne to na nie wiem, co się rzucać. Nie! 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 O Jezus, dobra, GG! No, no, to znaczy nie do końca GG, no ale nic. Bywa i tak, prawda? 30 do 4, no takich wyników codziennie się nie wykręca. Okej, ludziska, więc cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz oraz ten mega, ale to mega słaby gameplay wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!